Dzisiaj, 7 czerwca, jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Ale że ja seksu nie lubię, to napiję się piwa dzisiaj. Ba, i to jakiego? Już za chwilę, za 5 minut, premiera piwa Kartofliska. W Warszawie, na Bielanach, w knajpie Piwna Sprawa. Chłopaki z Piwnej Sprawy są inicjatorami całego tego zamieszania. A więc premiera u nich. Piwo wyprodukował browar Spirifer. No i zaraz się przekonamy, co z tego wszystkiego wyszło. To się nie zżygaj. A można z sokiem? Wyszło czy nie wyszło? Wyszło tak, jak miało wyjść. Na pewno jest lepsze niż żarty z Gali Ekstraklasy. Jest pijalne. Zaś nie było, bo już drugie pije i już nie mogę. Nie umarły, więc... Jest bardzo przyjemny aromat. Tutaj Mozaik gra dominującą rolę, ale i Citra ze swoimi cytrusami jest tutaj też dobrze wyczuwalna. Jak to pomarańczy? Lekko... Jakiej kurwa pomarańczy? Takie zgniłej. Z zielonkawym nalotem. To jest kiwi. Taka pasta do butów. Goryczka porządna, nieprzesadzona. Zadziorne, jak zadziorne są mecze w B-klasie. Co, do dziupli bardziej, czy do studia? Pasuje w każdych warunkach. Widzę, że pierwszy wycinek się poszedł. No to tak nie, bo to ten kolega wypił połowę. Wiesz co? Naprawdę mi się udało zrobić dobry. Bardzo dobry, bardzo dobry. Tobie smakuje? To nie, piwo smakuje? To jest mój smak. To jest super. To jest ador, piję wszystko. To jest dobre. Takie 7 na 10 pytam. Przypomnij sobie po tym łyku jakieś anegdotki. Poczekaj, nagrywasz, to zapomniałem, że pół roku temu miałem pozdrowić Marcina z Grobiska Mozowieckiego, co go spotkałem przy cmentarzu, jak szedł na randkę z dziewczyną. Piękna ta anegdotka. A piwo 2 na 10 się polecam. Nie smakuje się? Nie rozpakuje, ale 2 na 10. No, to już ma swoją nazwę. Szczoch. Spróbujemy. Radku, wiesz, że jestem bardzo doświadczonym ekspertem, jeżeli chodzi o te sprawy. To piwo jest zajebiste. Wspaniałe, cudowne, wyśmienite, moje ukochane. Bardzo dobra, IPA. Jaka? Apa, IPA. Jeden pies. To ale mojemu psu smakuje, naprawdę. Ale piwo mu trzeba dać. Dobre! I najlepiej jakbyś to odpalił wysyłkowo, kurde, to ma datę spożycia do lutego. Nie można. Czemu? Nielegalnie w Polsce. Tak? No niestety, musimy trochę polobować i zmienić prawo. O, dokładnie. Lobbing zaczynamy. Generalnie jest to dobry napój na popitkę, bo z kartofli nie, to bardziej gorzała, nie? Możemy się umówić tak, że jak to nie zejdzie, to wyżłopisz do końca. To ja wykupuję cały nakład. Jesteśmy umówieni. Z przyjemnością, naprawdę zajebiste.